kamerę, akcję. Usłyszysz to i padniesz ze śmiechu potem. Zresztą, że zmieniłeś głos. Cześć. Z racji, że pojawiło się na moim kanale już ponad 50 filmów, stwierdziłam, że może wypadałoby powiedzieć parę słów o sobie, żebyście mogli się dowiedzieć, kim jestem i dlaczego w ogóle tutaj do Was mówię. Więc nie lubię mówić o sobie. W każdym razie, jestem psychologiem. Od ponad 10 lat zajmuję się pracą z dziećmi i ich rodzicami. Zajmuję się wspieraniem rozwoju dzieci, zarówno intelektualnego, jak i emocjonalnego, oraz pomaganiem rodzicom w poprawianiu, głównie poprawianiu swojej relacji z dziećmi. Jestem także trenerem komunikacji opartej na empatii, czyli w gruncie rzeczy NVC, czyli Porozumieniu bez przemocy Marshalla Rosenberga. Stąd bardzo wiele rzeczy, o których mówię, właśnie odnosi się do porozumienia bez przemocy. Jestem też wielką fanką... Jestem też wielką fanką rodzicielstwa bliskości. I staram się w tym duchu wychować swoją czwórkę dzieci, które w tej chwili mają od 11 lat do 1,5 roku. Mam ze sobą sporą liczbę porażek i sukcesów wychowawczych. Piszę też książki, artykuły, różne rzeczy. Książek jest w tej chwili chyba około 10, w tym przynajmniej dwie w druku, w każdym razie powstają. Moją pierwszą książką, którą chciałam Wam pokazać, jest Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka od urodzenia do 6 roku życia. Jest to książka całkiem nieźle się sprzedaje i możecie w niej poczytać o tym, po pierwsze, jak rozwija się dziecko w pierwszych latach życia, a poza tym, co możecie z nim robić, żeby było jeszcze fajniej. Nie chodzi tylko o to, nie chodzi o to, żeby wasze dziecko stało się małym geniuszem. Chodzi o to, żebyście fajnie spędzali czas i dawali dziecku to, co jest mu w danym momencie potrzebne, ale tylko w ten sposób, żebyście wy też czerpali z tego przyjemność. Jeżeli was to zainteresuje, opowiem także o pozostałych moich książkach, a tym razem koniec mówienia o sobie i bardzo wam dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Do usłyszenia.